No, tak wyglądało moje Rio Negro 8 godzin temu, jak na zdjęciu. Teoria o tym, że się nie grzebie w dnie, bo rybki zdechną. Można sobie wsadzić. No, tak więc jak widać, wszystko żyje. Fajnie, w akwarium jest pusto. Szlamu w akwarium pozostało nadal wiele. Jak widać, filtry na bogato są zapchane. Musiałem zresetować ten zbiornik, no bo jak ja go teraz nie zresetuję, to już nie zresetuję go przez najbliższe pół roku. Wszędzie jak widać mam zapas. No, tak by to wyglądało. Jeszcze zastanawiam się, jak wyłapać stąd ryby, bo podłoże będę zmieniał na gruby żwir. Taki 0,7, no 1,5. No, sadzę sobie nurzańca Amazonki i to będzie w tym akwarium pewnie wszystko na start, że tak powiem, bo potem będę chciał dosadzić jeszcze korymbozy ewentualnie. Ale w początkowej fazie ten akwarium będzie postawione tylko na nurzańcu. Jak mi dacie, ryba żyje, ma się dobrze. Więc teoria o wystąpieniu wysokich stężeń azotów po wzruszeniu podłoża jest nieprawdziwa. Dwa filtry nie poradziły sobie z ilością osadu, no ale to jest normalne, bo akwarium funkcjonowało ponad 2 lata. Jak widać, teraz można zobaczyć, że to akwarium dla niedowiarków nie było postawione na ziemi. Trzymaj. Tak, żeby nie było, że dosypałem ziemi. Ryby cały czas pływają w akwarium. Odpylanie podłoża trwa nadal. Jak widać, coraz fajniejsze robi się gruzowisko. Tutaj troszeczkę przygotowałem żwirku. Jakieś 20 kilo. Tam już jest dosypane. No nie wiem ile. 4 worki. Te dwójki. No. No i zobaczymy, co będzie dalej. Pozdrawiam. No i dobra. Akwarium zostało zalane na full, że tak powiem. Wrzuciłem to, co miałem do wrzucenia. Odpalony został filtr gąbkowy typu delfin. Rośliny posadziłem po omacku, było dosyć mroczno w tym akwarium. Orzuciłem też dużych głazów, jakiś tam kawałek resztki kokosa. No, myślę, że pół restart. No bo było to, obeszło się bez puszczania wody. Został przeprowadzony no w trybie, jak to się mówi, natychmiastowym i dość szybko. Miejmy nadzieję, że szybko teraz opadnie zmętnienie. No i jak opadnie zmętnienie, to pokaże efekt końcowy. A właściwie sam jestem ciekawy, co z tego wynikło, bo póki co to ja nie widzę tylnej ściany. Bo jeszcze się unosi szlam, bo ten żwir był pukany dość no skąpo, że tak powiem, bo pada deszcz. Ja nie będę siedział na dworzu i spuszczał się nad płukaniem żwiru, tym bardziej, że z książki przepowiedziały to, że żwir ma być średnio płukany, a nie wyczyszczony na bogato. Jak widać, woda jest chwilowo jeszcze brązowawa, no a to za sprawą tego, że w tym żwirze była glina. No i to by było na chwilę obecną tyle. Pozdrawiam.